Kula daje kula. Cześć, jestem Cydia, to kolejny odcinek, zagrajmy w Rock of Ages, przed nami Madryt. I bum. Tak więc Napoleon ma kulkę pięść i mieszka w Madrycie. I go zniszczymy. Znów dość długa plansza i zapewne troszkę się znów pomęczymy z nią. Więc gdzie możemy coś postawić? Chyba na tym. Chociaż nie wiem, spróbujmy. To. O, da się. Pytanie, jak to działa? Jak to wygląda? Dobra, skoro tak, to postawmy kilka takich. Jeszcze tu. To są oczywiście te, co strzelają w niego kamieniami w przeciwnika. I są dość fajne. Dość mocne. Okej, kulka gotowa. Gotowa. I lecimy. Przeciwnik wystartował troszeczkę przed nami. Ale mam nadzieję, że go przegonimy w czasie gry. Okej, tędy. Tutaj są te siatki, żebyśmy nie skracali sobie przesadnie. Okej. I którędy by tu teraz? Tędy? Czy da się po tej siatce jakoś fajnie jechać? Nie za bardzo. A nie, chociaż w sumie się da. Ale raczej nie będę tego używał za często. Bo jest to raczej trudne do manewrowania na tej ścianie. Tak jechać, wiecie, po ścianie. Okej. A teraz jesteśmy w ogóle w fajnym otoczeniu. Ja za mało uwagi zwracam na te otoczenie, bo one są naprawdę ładne. Te budynki różne teraz, wcześniej różne te... No... Naprawdę, mi się to podoba, te otoczenia. Jakieś ulice i tak dalej. Ciekawie to wygląda. Doskoczysz? Nie. To spadamy. Ciekawe, gdzie on już jest. Chyba gdzieś tu, gdzie my. Tak, jest tu, gdzie my, dokładnie. Chodźmy górą. Troszkę ludzi pozabijaliśmy. Skaczemy. Tylko trafić. Okej. Nawet nieźle uderzyliśmy, a on... Troszeczkę nawet słabiej. Gdzie jest start? Tu jest start. Co by mu ustawić? Może tu troszeczkę bomb? Chociaż nie, to można łatwo ominąć. Zaczynamy. No, on też zaczyna. Zauważyłem, że jemu się szybciej to regeneruje, bo jak wcześniej pamiętacie, to przecież my tak z 50 sekund wcześniej uderzyliśmy w bramę. A kulki nam się zregenerowały w tym samym czasie mniej więcej. I ładne przeszkody nam zrobił. Też mu mogłem coś takiego postawić, ale mi się nie chciało. Albo po prostu nie pomyślałem nad czymś takim. Teraz tędy zakręcaj. Wow, coś mnie wybiło, nie wiem w sumie co. Ale jest ładnie. Tam górą znowu będziemy jechać, bo jak widzę, nie ma tam żadnych przeszkód większych. Tutaj jest... co to jest? Byk. Taki śmieszny troszkę byk. I kulka już się rozpada prawie. Miejmy nadzieję, że dotrze w takiej formie, bo nie chcę mi się 4 razy atakować w jego bramę. Wolę w 3 i doskoczysz... A nie wyszło. Prawie było. Okej, jeszcze raz. Mam nadzieję, że przetrzyma ta kulka jeszcze do końca. Bo już się rozpada. Zjeżdżamy i... I nieźle. Teraz powinniśmy go rozwalić bez problemów. Ale w tym czasie... Zrobimy to co zawsze, czyli postrzelamy sobie w niego. I weźmiemy sobie kulkę za... 900. Pytanie, czy jej tu można jakoś ciekawie użyć. Trzeba się przyjrzeć. Tędy raczej nie wyskoczę. Spójrzmy. Może by się jednak dało, ale jednak nie chcę aż tak ryzykować. No, po prostu spadnę. Na pewno nie chcę jej używać na jakieś tam byle małe skoki, bo jak wiadomo, jest ona tylko jedna. I lepiej zachować ją na jakiś ważny moment, tylko że tutaj nie widzę żadnych takich ważnych momentów, w których można by tego użyć. Może chodźmy tędy. Na pewno nie będę tego używał dla tylko zwykłego klucza, bo troszkę by to było słabe.
Ona była ognista czy nie? Aha, była latająca, dobra. Myślę, że jest ognista i straciłem ten ogień. Ale mi się tylko pomyliło. Fak, wow, co mnie zepchało? Co tam jest? Zaraz się przyjrzę jeszcze. Aha, jakiś wiatraczek taki większy. Okej. Jak widzicie, moje takie przeszkadzajki dla niego, te zrzutniki zrzutniki kamieni działają dobrze na przeciwnika. I sobie nie radzi. Wow, tam był jakiś skrót epicki. Widzieliście, co on zrobił? Wow, ale ty Napoleonie gin. Tak więc to był kolejny odcinek, zagrajmy w Rock of Ages. Przed nami niedaleko koniec, bo zostały, to jest meta, to jest ostatnia plansza, to jest przedostatnia. To będzie w kolejnym odcinku, tak więc 3 odcinki do końca gry. Więc niedługo. Tak więc cześć.